Witam serdecznie w kolejnym odcinku Świat z Papieru. Dzisiaj chciałem Ci pokazać, jak wykonać taki oto pojazd z napędem gumowym. Ten pojazd również będziemy wykorzystywać w innych projektach jako silnik, więc zapraszam do wspólnego majsterkowania. Tutaj krótka demonstracja naszego pojazdu w terenie. Jak widzisz, że w stanie pokonać on dość spore przeszkody. Do wykonania takiego pojazdu będziesz potrzebować rolki po papierze toaletowym, pateczek do szaszłyków, gumka recepturka, kawałek Bristolu, nożyczki, nożyk, klej. Ja używam takiego kleju Express. Jest to biały klej do drzewa, który bardzo szybko schnie i mocno trzyma. Oraz dziurkacza. Tekturkę wkładamy do dziurkacza i robimy jeden otwór. Przesuwamy tekturkę mniej więcej o centymetr i robimy drugi otwór. Teraz wygląda nasza tekturka tak. Następnie robimy jedną linię w tym miejscu. I odmierzamy mniej więcej 2 cm odtąd dotąd. I robimy drugą. Teraz musimy to wyciąć nożyczkami. Po wycięciu powinno wyglądać to mniej więcej w ten oto sposób. Ten kartonik z tymi dwoma otworami będzie stanowił nasz tylny zaczep gumki recepturki. W ten oto sposób będziemy mogli zapiąć gumkę i zamocować to w naszym pojeździe. Teraz musimy nasz paseczek skrócić tak, aby pasował do środka naszej rurki po papierze toaletowym. Teraz wykonamy drugą stronę naszej rolki, wkładając kawałek Bristolu do dziurkacza. I teraz mamy taką jedną dziurkę. Następnie rysujemy sobie linię pomocniczą, tak żeby ta dziurka była po prostu na środku naszego paseczka. I przycinamy to teraz wzdłuż tej linii. Teraz przykładamy naszą rolkę na sam środek. Mam nadzieję, że to w miarę dobrze widać. Teraz możemy przytrzymać to ręką i odrysować. I oczywiście przecinamy. Po wycięciu mamy taki paseczek papieru, który powinien po dopasowaniu pasować dokładnie do środka naszej rurki. Dla wzmocnienia możemy przykleić takie skraweczki tekturki, co pozwoli na usztywnienie naszego wspornika. Teraz musimy pozostawić to do wyschnięcia. Po wyschnięciu smarujemy klejem te krawędzie, które będą miały kontakt z naszą rurką po papierze toaletowym. Z jednej strony, to samo robimy z drugiej strony. Teraz możemy naszą rurkę delikatnie odkształcić. Łatwiej nam będzie wtedy włożyć to do środka.
sklejamy. Tego kleju nie musimy żałować. Wystarczy na zmiar kleju zebrać jakimś skrawkiem papieru. Tak wygląda to z zewnątrz. A tak wygląda to w środku. Widać tam nasze wsporniki. Teraz wkleimy sobie zaczep naszej gumki. Smarujemy również te krawędzie, które mają kontakt. Klejem. I wkładamy tymi otworkami na zewnątrz do naszej rurki. Też możemy delikatnie ją odkształcić. Teraz możemy włożyć ją i puszczamy. Jak widać, dość dobrze to wyszło. Tu możemy też skrawkiem papieru nanieść troszkę więcej tego kleju, tak żeby to naprawdę mocno się trzymało, ponieważ taka skręcająca się gumka dość dobrze ciągnie i może nam się to oderwać. Teraz całość odkładamy na ładne parę minut do wyschnięcia, a w międzyczasie zajmiemy się wykonaniem woskowego łożyska. Nasze łożysko jest wykonane z plasterka świeczki, w której został wywiertany taki otworek. Do odcięcia tej świeczki można użyć takiego ostrego noża. Niestety tym nożem można bardzo łatwo się skaleczyć, więc jeśli nie masz doświadczenia w obsłudze takiego noża, możesz poprosić kogoś, kto ma takie doświadczenie. Robimy to naprawdę bardzo ostrożnie, ponieważ tym nożem można bardzo łatwo się skaleczyć. Teraz nasza świeczka już jest w miarę prosta. Teraz jest najprościej odciąć trochę grubszy kawałek tej świeczki. Ja robię to w ten sposób, że nożem delikatnie dociskam i kręcę tą świeczką. Nasza świeczka jeszcze jest troszkę za gruba i zbyt ciężka. Musimy ją delikatnie przyciąć. Mniej więcej na taką grubość. Teraz musimy w naszym odciętym kawałku świeczki wykonać taki otwór. Czym to najlepiej zrobić? Najprościej jest wziąć do tego wkrętarkę z wiertłem i przewiercić. Jeśli nie masz takiej wkrętarki, możesz alternatywnie postarać się bardzo ostrożnie wykonać ten otwór kawałkiem takiej śrubki. Jeśli nie masz takiej śrubki, możesz to spróbować wykonać kawałkiem płaskiego śrubokręta. Tutaj też musisz bardzo ostrożnie
wkręcać. Nasze wiercenie śrubokrętem dobiegło końca. Mamy teraz taki otworek. Po wyschnięciu kleju możemy przystąpić do montażu naszego pojazdu. Najpierw musisz przełożyć gumkę przez otwór naszego woskowego łożyska. Na ten sposób. Teraz wkładamy naszą zatyczkę. Jest to nasz patyk do szaszłyków. Do dalszego montażu może nam się przydać taki kawałeczek sznurka. Ja znalazłem tylko takie krótkie kawałki, więc musiałem sobie je powiązać. Także te węzełki tutaj nie mają żadnego znaczenia. Teraz musimy sznurek przełożyć przez naszą gumkę. Tak. I teraz wkładamy koniec sznurka do tego otworu. Teraz ten sznurek wyjmujemy z drugiej strony. On pomoże nam przeciągnąć tą gumkę tak, że możemy ją teraz tutaj wyłowić i zapiąć o nasz zaczep. Teraz wystarczy tylko ten sznurek wyjąć i zaoszczędziliśmy sobie sporo nerwów. W zależności od użytej gumki możesz wykonać więcej lub mniej skrętów. Musisz po prostu wyczuć. Zobaczymy, czy przejdzie przez taką kostkę. Jestem ciekawy, czy udało Ci się wykonać ten oto mechanizm, który będzie wykorzystywany jako silnik w innych projektach. Jeżeli tak, gratulacje. Jeżeli miałeś jakiekolwiek kłopoty z wykonaniem takiego czegoś, napisz komentarz, powiedz, co u Ciebie nie wypaliło. Postaram Ci się pomóc. Życzę przyjemnej zabawy przy majsterkowaniu. Uważaj na bardzo, bardzo ostry nóż. Naprawdę mówię to z własnego doświadczenia. Można się nieźle skaleczyć. Jeżeli masz jeszcze wszystkie palce, możesz nacisnąć na subskrybuj i zapraszam na kolejny film.